kochani, witam się tutaj z wami w rogach renifera, co może oznaczać, że zaczynamy vlogmas, także vlogmas dzień pierwszy. Powiem wam, że dzisiaj mieliśmy jechać na sesję zdjęciową świąteczną, ale niestety nasza pani fotograf się rozchorowała, także przekładamy i co? I pewnie w przeciągu kilku dni pojedziemy na tą sesję. A tymczasem mój mały aniołek śpi, także ja się zbieram i jadę szybko na małe zakupy, jestem u rodziców, więc mała zostanie z moją mamą. Z miasta i dokupiłam resztę rzeczy do prezentów dla znajomej dzieci i już wam pokazuję, co takiego kupiłam. I tak, dla Ksawka są puzzle, kolorowanka, kredki i taka buteleczka do picia ze słomką. Chciałam coś takiego bardziej edukacyjnego, żeby ćwiczył sobie rączkę, także stwierdziłam, że kupię mu coś takiego. Jeszcze do tego to kupię pewnie Kinder niespodziankę. A dla Zuzi dość podobnie, tylko zamiast puzzli jest książeczka, kolorowanka. Również są kredeczki i też kubeczek ze słomką. Także takie prezenty zrobiłam. Później to jakoś ładnie zapakujemy. I teraz siedzę w salonie. Popijam gorącą herbatkę, bo na dworze jest dość chłodno. Ale tak sobie przypomniałam, że mieliśmy otworzyć to wielkie pudło, które pokazywałam wam na Instagramie. Także idziemy na górę i otwieramy ten prezent. Jedna z was zgadła, co tam jest, a mianowicie... Jest tam mój kalendarz adwentowy, także otwieramy i sprawdzamy. Okej, a oto on, mój kalendarz adwentowy. Jedyny, niepowtarzalny i piękny. Także szukamy jedyneczki, albo wiecie co, wyjmę wszystko, zobaczymy jak to wygląda i otworzymy jedynkę. Okej, a to jest mój rozpakowany już kalendarz. Jak możecie zobaczyć, wszystkie 24 prezenty. Także już nie mogę się doczekać, aż otworzę wszystkie. I tutaj mamy jedyneczkę. Zgaduję, że to jest kalendarz adwentowy, tak jak w tamtym roku, z czekoladkami. Także otwieramy. Otwieramy i sprawdzamy. Tak jest. Zgadłam. I tu jest nasz piękny kalendarz. I do tego karteczka. Standardowo codzienna dawka słodkości plus małe co nieco dla Lilki. Także sprawdźmy, co tutaj jest. Po prostu w nią nie wierzę, to jest takie twarde coś do gryzienia, także zaraz to Lilce dam, ale bardzo miło, że pomyślała też o naszym piesku, także świetnie, dziękuję bardzo. Mamy jedyneczki i otwieramy kalendarz z czekoladkami. Powiem wam szczerze, że domyślałam się, że dostanę kalendarz adwentowy, tak jak w tamtym roku, właśnie z czekoladkami, dlatego żadnego sobie nie kupiłam. I mamy jedyneczkę, także otwieramy. Smacznego! Już jutro otwieramy kolejny prezent, także czekajcie cierpliwie. Aczkolwiek wam powiem, że ja wcale nie jestem cierpliwa i z miłą chęcią otworzyłabym to wszystko naraz. Ale niestety trzeba czekać. Czy ktoś tak jak ja jest uzależniony od listów do M? Powiem wam, że ja już oglądałam to 1000 razy i wcale mi się nie nudzi. To jest akurat druga część, także zabieram się za oglądanie. Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. All I really want is you. All I really
Jest już trochę później i my właśnie zbieramy się i będziemy zawozić rzeczy do nas, do mieszkania. Jeszcze dzisiaj nocuję u rodziców, ale jutro już po pracy Daniela, czyli około 16:00 wracamy do siebie, także pakuję rzeczy i jedziemy. Oto mój świąteczny pies. Nie jedz tego. Jak możecie zobaczyć, dodałam właśnie zdjęcie na Instagram, bo znowu biorę udział w Instamas 2017, który organizuje Angelika Mucha. Także dajcie znać, kto też bierze w tym udział. Nie wiem, czy uda mi się codziennie dodawać zdjęcia, ale się postaram. My już jesteśmy umyte, przebrane do snu i kładziemy się. Tutaj moja mała księżniczka czeka na jedzonko i kładzie się spać.